Dobra, jeszcze szybko miecz. Dobra, Azela, nie, gotowy. Jeszcze można. No o, dobra, gotowy, już jestem. Dobra, no chodź, chodź, szybko, no to nie ma czasu. Lecimy szybko do A w ogóle to co my mamy robić? No uratować małe smoki, przed tsunami. No, a skąd tsunami w ogóle? Co ty gadasz? No kurde, no może jest, no to ty myślisz, czekaj, tędy. Ja już drogę tutaj gubię. Przynajmniej smoka teraz nie ma na No przecież jak masz skały, no to masz dużo górzystych, skalistych rejonów, prawda? No. Prawda? No dokładnie, no to jak taka skała się ci okruszy, to robi bum, plum i robi tsunami! Rozumiesz? Dobra. No nie rozumiesz, to... dobra, no rozumiem, tsunami, czekaj, rozumiem, nie, ale to... Trzeba małe smoki uratować, nie wiem, takie dostałam polecenie, trzeba szybko, w ogóle są na północy. Ale od kogo dostałaś? Od dowództwa czy od czego? Tak, od dowództwa, no... Dobra, tyle szybko po pioruna, ja biorę sztorma. Storm, wstawaj! Wstawaj, Storm! Wstawaj! Piorun! Wstawaj! O, patrz, nie fochnął się. O kurde, jak jest blisko. Dobra, Storm. Piorun, idziemy, dawaj. Nie przeciśniemy się przez tę dziurkę. Nie tędy, nie przeciśniemy się. Pomyliło mi się. Nie przeciśniemy się tamtędy. Dawaj, Storm, szybko, nie mamy czasu. Gdzie my mamy lecieć? Na północny wschód. Północny wschód, dobra, to ty prowadź, bo ja się nie znam na kierunkach. Ty, one się tu biją. Co się biją? Ej, te smoki się biją. A, nie bijcie się teraz. Halo, smoki! To nie czas na to, kurde! Chryste, panie! Tsunami jest, no... Ty, Silva, nas atakujesz. Storm, czekaj. Dobra, zajmiemy się tym później. Gdzie ty Run. Jesteś? Ojejku! No i teraz tutaj, tu. Gdzie, ale gdzie to jest konkretnie? To są jakieś wysepki, czy to... Gdzie to w ogóle jest? Nie wiem, bo dostałam kierunek, powiedzieli mi, gdzie lecieć. Spadła! Azela! Nie! Gdzie ty jesteś? O nie, widzę. Storm, szybko. Damy radę. Masz hak? Jaki hak? No hak! No kurde, jaki hak? Czekaj, dam radę. Na lądzie, dobra, Storm. Szybko nakarmię cię, żebyś miał siłę. Dasz radę? A, dobra, wziąłem. Oczywiście, że tak. To dawaj tutaj do mnie, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Azela! Co? Rzucę ci hak, szybko, łap. Dawaj. Złapałaś? Nie. O nie! Czekaj. Gdzie on jest? Utknął gdzieś. Dobra, poczekaj, ja sobie dam radę. Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Dobra. O, aha, dobra. Szybko. Storm, leć za piorunem. Wszystko by... Kolejny Silva, kurde, ich tu jest tak dużo. Tak samo jak tych Drake'ów cholernych. Dobra. Widzę, tutaj. Gdzie? A, widzę. I ku, nie, Storm, czekaj. Wolniej, zwolnij. Dobra. Ląduj. Czekaj, bo drzewy jesteśmy... Sztor... Dobra. Dobra, no nie płakaj się, masz rybę. Szybko, jedz, żebyś nas stąd zabrał. Jak dużo mamy czasu przed tym tsunami całym? Nie wiem. Pomocy, Piorun nie chce współpracować. Mayday, już mamy problem! To ile mamy czasu do tego? Do tego tsunami? Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem. Może usłyszałam, może nie usłyszałam, nie wiem. Masz smocze kule? Nie mam. Mam tylko tą moc sztormu. Dobra. No nie przygotowałem się, no. Czy 4 starczą? Tak, starczą na pewno. Dobra, smoczki, budźcie się, halo. Budźcie, co to za mała żabka? Budźcie się, wszystkie. Halo, czekaj. halo. Dobra, smoczki, nakarmimy je później, teraz nie ma na to czasu. Chodźcie, dobra. Mamy jednego, mamy drugiego. Dobra, ja mam jeszcze dwie kule, masz... Aha, tu już... Wszystkie zbierasz? Serio? No co, no, co wszystkie do... No, dobra. I dobra, jeszcze jeden. Jeszcze maluch. Masz? Masz kulę? A, ma... Nie, czekaj. Nie, co ty robisz? Masz. Widzę ta kula! Dobra! No nie... Rzuciłem! Dobra, szybko, bo ja nie wiem, ile zostało czasu do... Tak. Nie znaczy, nie mam wszystkich, bo ty większość zebrałaś. Chodź, Storm, nakarmię cię do domu. Pozostało, no to mi chodzi. No nie, no już lecimy z powrotem. Do domu. Szybko. Ale to my też mamy się teraz schronić w schronie, czy to tylko tutaj uderzy, bo... A tego też nie wiem. No to nie dali ci takich informacji? Nie, bo po co? Dobra, Storm, to teraz sprintem, no leć jak najszybciej po prostu do domu. Tylko mam nadzieję, że to w nas nie uderzy, przecież to może wszystkie domki zniszczyć. A ja dopiero co sobie wymeblowałem. Ty ja miałam mieć remont domku. Jak remont? Powiedzieć? Remont. Przecież ty cały czas tam masz, kurde, jakieś rewolucje budowlane. Tylko ci dalej walczą? Nie, chyba już przestali. Dobra, czekaj, Storm, zwolnij! Ha-ha! Dobrze. Leć do środka i czekaj tutaj. Masz, dam ci rybkę, proszę bardzo. Jejku, uważaj na mnie.
To były... Czekaj, bo... To nie były... jesteś? No, obok. Za tobą. Tu jesteś. Tak. Czekaj, bo te małe smoki, one chyba nie były jakieś obcy, czy były, bo ja nie wiem, czy mamy je dawać do inspekcji, czy nie. My też nie wiem, może lepiej dać się do czego. Najgorszym podpisujemy okrzan. No ja mam tylko dwa, to już sztorma w sumie odłożę na miejsce. Jako mam nadzieję, że to tylko w nas nie walnie. Nie powinno w sumie. Dobra, sztormę, cię tu zostawię. Śpij sobie, mam nadzieję, że zaśniesz po tym wszystkim. Dobra, dawaj do góry. Szybko odłożymy te smoki w takim razie. Ty tu, ej. Ja tu, dobra, nieważne. Co? Ej, nie ma już tych śmietników całych. Tych zębaczy. Wiesz, o co chodzi. Chyba, no te, które uratowaliśmy. Dobra, to odkładaj te smoki. Teraz nie wiem, czy mam się stresować niepotrzebnie. Tu jeszcze masz miejsce z tej strony, jak coś. Ja tu mam miejsce. No to co, to zostawiamy je tutaj, nie wiem, to mamy wracać do domu, czy jak? No nie ma alarmu żadnego, to chyba... Że też nie nam... wiem, dostałam takie polecenia, mogło być tak, że się za bardzo zestresowałam i nic nie usłyszałam. I inaczej usłyszałam tylko tsunami, małe smoki, północy, wschód, tak? Dobrze, tak, i tyle. Aha, no dobra. No to nie, no to ja wracam do domu. Co mówisz? Do nowo wyremontowanego domu. Jak wyremontowanego? No normalnie, no zamówiłam ekipę budowlaną i zrobili bum bum, stuku stuku i tak dalej. I powinno być wszystko pięknie, co coś gancuś. Ale czekaj, kiedy? Teraz? No. Co? No, kiedy? No. No, ale... No patrz. Co? No patrz. Tak było wcześniej? No nie, było brązowe. Ale... Zapraszam cię do pięknego, czysto, patrz. Patrz, mam dywanik! W końcu masz posprzątane, ja nie mogę. O ty. Mówiłam ci, żebyś wchodził na własną odpowiedzialność. Mówisz, że miałam nieposprzątane. No ale nie wiedziałem, że aż tak. A teraz to pierwsza klasa, kurde. No ba. Te książki to zgaduję, że sama tu postawiłaś. Nie wiem kiedy, ale tak. Czy mi się zdaje, że to mogło być bardziej tak, tutaj są moje książki i one mają tam być i jak na razie nie mam miejsca, gdzie ich trzymać, więc proszę bardzo. Tak może to być. Tak to może być, jak to może wyglądać. Ja, ale fajny obraz masz, co jest? No i przynajmniej to o te ryby już kurde nie zahaczę. Chociaż tyle. No, żarcie musi być. No, skromnie, ale wiesz, no fajnie. No firanki, haha, ty nie masz firanek, no to super, wynocha. Aha, a czemu tu jest jakiś właz, co tam delektować? Jest? Nie wiem. Proszę nie dotykać, proszę wyjść. I teraz ja się delektuję moim domkiem, proszę wyjść. Dobra. Jakby co to krzyż pukaj, ale najlepiej nie. Azela! Azela, mam świetny pomysł! Azela! Azela! Halo! Puk, puk! O Jezu! Tego się nie spodziewałam! A ja nie spodziewałem się ciebie tak blisko. Ja ciebie też nie mówię, że nie spodziewałam tak. Ty byłaś tam na dole? Mówię, że to... Nie, ja poszłam się trzepnąć. No dobra, nieważne. Ty, bo te małe smoki, co uratowaliśmy, nie? No. Jakby tak jednego sobie wziąć do drużyny, ale posłuchaj, bo... Czy ja cię nudzę? Nie, no mówię, że dopiero co z drzemki wstałam. No kościu, no. Dobra, ty poszłaś coś robić, ja poszłam się trzepać. Dobra, ja chciałam nawet pokaz zmrużyć, a ty już pokaż. No sorry, ale naszła mnie taka jakby incepcja troszeczkę, bo co gdyby tak wziąć małego smoka do drużyny i mieć takiego, wiesz, że jeden jest na przykład silny, drugi szybki, a trzeci na przykład jest mały, który by się wszędzie zmieścił, wcisnął. To nie jest głupi pomysł. No, gdyby tak jednego z tych maluchów wziąć, oczywiście jeżeli tam przejdą te wszystkie procesy i tak dalej, ale mi się wydaje, że małe smoki to mają trochę... Zboli. A to nie był półkor. A w sumie nie wiem. Nie wiem. Nie. Powiem ci szczerze, że nie słuchała, czekaj. A ja nie znam się w ogóle na rangach. Czemu ty mi zamykasz drzwi? No żeby nikt nie słyszał, no bo wiesz, no taka siara się słyszę. No siara się przyznać, nie wiemy tak naprawdę. No ale ja zgaduję, że nawet nie jesteśmy jedyni, tak szczerze. Wiesz, kapitan pułkownik, nie wiesz, no jeden patyk prawie. Witam, kapitanie pułkowniku. Nie no. Generale? Może to generał? Nie no, na generała to on nawet nie wygląda. Z tym generałowie są mądrzejsi. No tak, dzień jak co dzień po prostu z nią.